Jeśli jeździsz dużo w trasie, w dodatku lubisz czasem przycisnąć, kupujesz mocnego diesla. Do jazdy po mieście lepszy jest niewielki silnik benzynowy. A co jeśli chcesz mieć oszczędne kombi, które w razie potrzeby wystrzeli spod świateł jak z procy i bez problemu wyprzedzi w trasie? Oto Volkswagen Passat B8 wariant GTE. Na początku do Passata montowane były rozsądne, niewielkie silniki, ale już w generacji B3 pojawiło się V6 o pojemności 2,8 litra i mocy 174 koni mechanicznych. Samochód rozpędzał się od 0 do setki w nieco ponad 8,5 sekundy i osiągał prędkość maksymalną 218 km na godzinę. W Passacie B5, najlepiej znanym z niezawodnego silnika 1.9 TDI, pojawił się jeszcze większy silnik benzynowy 4-litrowy V8. To zanim Ferdinand Piech zarządził zaprojektowanie Phaetona. Passat B6 i B7 to w pewnym sensie downsizing, bo usportowione wersje znów napędzane były silnikami sześciocylindrowymi o pojemności 3,2 litra oraz 3,6 litra o mocy do 300 koni mechanicznych. Ale to też początek silników 1.4 TSI, zresztą bardzo niefortunny, bo wciągające rozrząd pierwsze silniki tego typu wypominane są Volkswagenowi do dziś. W Passacie B8 do wyboru silniki o pojemności od 1,4 do 2 litrów i mocy od 125 do 280 koni mechanicznych. Najszybszy z nowych Passatów rozpędza się od 0 do setki w 5,5 sekundy, ale nie jest też specjalnie ekonomiczny, nawet jeśli Volkswagen obiecuje 7 litrów na setkę w cyklu mieszanym. Tu do gry wchodzi Passat GTE, w którym napęd hybrydowy typu plug-in z jednej strony daje oszczędności w ruchu miejskim, a z drugiej strony zapewnia przyzwoitą dynamikę tam, gdzie można mocniej wcisnąć prawy pedał. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale to już chyba trzeci Volkswagen, w którym słyszę dziwne odgłosy dobiegające z tylnego zawieszenia. Tak było w Turanie, w Tiguanie, a teraz w Passacie. Na równej drodze wszystko pięknie, ale tam, gdzie nie dotarły unijne dotacje, robi się głośno. Podwójnie głośno, jeśli GTE jedzie akurat w trybie bezemisyjnym. Volkswagen obiecuje zasięg do 50 km w trybie elektrycznym. Mnie nie udało się przekroczyć 35, a zdarzało się 25. Jasne, wiele zależy od stylu jazdy i ruchu. Zasięg można też zwiększyć, korzystając z trybu odzyskującego energię przy hamowaniu, ale tryb B działa tak agresywnie, że włączam go tylko okazjonalnie, zamiast jeździć w nim cały czas. Doceniłbym dostępny w e-Golfie czy Mitsubishi Outlanderze PHEV system zmiany siły odzyskiwania energii. Poza trybem elektrycznym mamy jeszcze tryb hybrydowy, tryb ładowania akumulatorów oraz tryb GTE. Po kolei. W trybie hybrydowym silnik spalinowy współpracuje z motorem elektrycznym, aby zapewnić jak najniższe zużycie paliwa. Prius to nie jest. 6-7 litrów na setkę w mieście, chociaż oczywiście przy codziennym ładowaniu akumulatorów z gniazdka średnia z całego testu jest bliżej 4-4,5 litra. To oczywiście nadal 2-3 razy więcej niż obiecuje Volkswagen. Tryb ładowania akumulatorów, jak sama nazwa wskazuje, służy właśnie do tego. W tym trybie należy się też poruszać w trasie, żeby zaoszczędzić energię przed wjazdem do miasta. Szkoda, że nie da się ustawić trybu, w którym samochód ma być zawsze uruchamiany. Passat GTE zawsze startuje w trybie elektrycznym lub hybrydowym, jeśli poziom naładowania akumulatorów jest zbyt niski. I tryb GTE, czyli sportowy. W tym trybie 156-konny silnik benzynowy 1.4 TSI wraz ze 116-konnym motorem elektrycznym dają razem 218 koni mechanicznych i czas od 0 do setki 7,6 sekundy. To o pół sekundy szybciej niż wersja z silnikiem 1.8 TSI, którą pewnie bym wybrał. Oprócz pełnej mocy, tryb GTE daje nam jeszcze efekt dźwiękowy w postaci generowanego z głośników pomruku. Nie wiem, jaki silnik to ma udawać. Posłuchajcie i ocencie sami. Ze względu na dodatkowe akumulatory, Passat GTE jest o jakieś 100-150 kg cięższy od porównywalnie mocnych wersji benzynowych. Zwiększonej masy nie czuć na zakrętach, jeśli już to mam wrażenie, jakby układ kierowniczy był jeszcze lżejszy niż go zapamiętałem z pierwszych jazd 2 lata temu.
Ten egzemplarz ma 6-stopniową dwusprzęgłową przekładnię automatyczną, czyli DSG. Niestety szarpie ona delikatnie podczas ruszania na pierwszym biegu. Być może to efekt licznych prób szybkiego startu ze świateł przez poprzednich testujących. Poza tym, jak to w Passacie? Dużo miejsca, cicho, wygodnie. Ładowanie akumulatorów trwa nieco ponad 4 godziny ze zwykłego gniazda, 2 godziny z gniazda miejskiego. Z poziomu komputera pokładowego można zaprogramować godziny ładowania, żeby skorzystać z tańszej taryfy. Bagażnik ma 483 litry, prawie 170 mniej niż w wersji z tradycyjnym napędem, bo znaczną część schowka pod podłogą zajmują dodatkowe akumulatory. Ale przynajmniej wewnątrz nic się nie zmieniło, dużo miejsca dla pasażerów z tyłu i praktycznie rozplanowany kokpit. Trzeba też poruszyć drażliwą kwestię ceny. Passat GT ma bogate wyposażenie w standardzie, co częściowo uzasadnia początkową cenę w okolicach 176 tysięcy zł. Ale w tym egzemplarzu jest jeszcze ponad 50 tysięcy zł w wyposażeniu dodatkowym, co daje w sumie prawie 230 tysięcy zł. Gdyby jeszcze Passat GTE był wyjątkowo szybki lub wyjątkowo oszczędny, jakoś bym to przełknął. Ale 40 tysięcy złotych więcej niż za 1.8 TSI w Highline trudno uzasadnić, szczególnie w polskich warunkach. A co Ty sądzisz o hybrydowym Passacie? Warto, czy może lepiej poszukać małobitego B519 TDI? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi filmami, nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda, Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.